Witam Cię na kanale Listen and Speak English, gdzie razem uczymy się języka angielskiego. Listen and Speak English, słuchaj i mów po angielsku. Ja nazywam się Paweł Michalec i to jest lekcja 9a. Lekcja, która jest częścią serii lekcji, serii nauczeń na temat angielskich czasów gramatycznych. W tej serii Czas na czasy przechodzimy przez wszystkie czasy, 12 czasów gramatycznych języka angielskiego oraz zagadnienia dotyczące tych czasów. Jak się uczymy? Uczymy się z tego podręcznika. Z podręcznika Czas na czasy, to mój autorski podręcznik, który w wersji cyfrowej mam tutaj na moim komputerze i idziemy sobie do tego PDF-a za chwilkę i zobaczysz, pokażę Ci, co konkretnie w dzisiejszej lekcji będziemy się uczyć. Ok, więc sobie idziemy tutaj, przewijamy wstęp i jesteśmy w spisie treści i tutaj zobaczmy, co będziemy robić. To jest lekcja 9b. Jeżeli się pomyliłem i powiedziałem, że to jest lekcja 9a, to przepraszam, 9b. Jest to lekcja 9b. Zobaczmy. 9. Ok. Jak widzisz, każda jednostka taka, tutaj akurat jesteśmy 9, L9, jednostka lekcyjna, każda jest podzielona na gramatykę A i B, także to są dwa osobne nagrania. Już za nami ta gramatyka pierwsza, teraz Grammar B, czyli kolejna część czasowników nieregularnych, czyli irregular verbs i czas past simple omawiamy. Czyli tak jak widzisz tutaj, czasowi past simple poświęcone są cztery takie jednostki i jesteśmy w trakcie omawiania sobie czasowników nieregularnych. Już pierwszą część tych czasowników nieregularnych przerobiliśmy, pierwsze 12, dzisiaj kolejnych 12. No i tutaj jeszcze będzie lekcja czwarta. Co tutaj jeszcze w podręczniku? Mamy oczywiście kolejne czasy, porównania też czasów robię tutaj w tym podręczniku, żeby te trudniejsze sobie porównać. Także mam bardzo ciekawy temat. Cztery sposoby mówienia o przyszłości. Porównuję czas past simple, present perfect, ponieważ to czasami rodzi trudności, którego użyć. No i też trudniejsze troszeczkę czasy, past perfect już tutaj pod koniec i te czasy perfect, tak, też z odmianą continuous. Także to zawiera podręcznik. Chodźmy sobie już do naszej Grammar B. Ok, już tutaj jesteśmy, czyli to jest lekcja 9 i ok, co będziemy robić? Tak jak powiedziałem, ok, poniżej kolejnych 12 czasowników nieregularnych wraz z ich formą past oraz przykładami, czyli będziemy sobie te 12 czasowników nieregularnych, ich formę dla czasu past, z której musimy korzystać, używając w czasie past simple, przerobimy sobie wraz z przykładami, powiem jak dokładnie wymawiać tą formę przeszłą, przykłady, także żeby sobie troszeczkę poćwiczyć. Czyli to będzie nasza pierwsza część lekcji i ona zwykle w podręczniku zajmuje jedną stronę, czyli pierwsza część lekcji, czyli grammar, gramatyka, zaraz nią sobie omówimy. Druga część naszej lekcji to będą zdania, czyli w dzisiejszej lekcji zobaczmy, ile to będzie zdań, 15 zdań. Będziemy powtarzać zdania w języku angielskim, czyli zaraz po tym, jak zrobimy gramatykę, druga część lekcji, to będę chciał, abyś powtarzała ze mną zdania, żeby wypowiadać poprawnie ułożone zdania, poprawnie zbudowane, poprawnie wypowiedziane z poprawną wymową. Także jest to cała, że tak powiem, formuła czy pomysł tej mojej metody nauki, czyli listen, słuchaj and speak English, mów po angielsku, ponieważ w ten sposób człowiek, tak jak i dziecko też uczy się języka każdego, tak? Słucha jakie są dźwięki w jego otoczeniu i próbuje je po prostu powtarzać. Jest to bardzo naturalna metoda i tak się uczymy, także w drugiej części będziemy powtarzać zdania, żeby wprowadzić w życie to, czego się nauczyliśmy, wypowiadać poprawnie całe zdania. No i jaką ma też przewagę nauka z podręcznikiem, z korzystaniem z tego podręcznika, który pokazywałem? Ponieważ tu na trzeciej stronie zawsze są trzy strony lekcji. Ta trzecia strona w podręczniku odnośnie lekcji dotyczy do your homework, zrób swoje zadanie domowe. I tu Twoim zadaniem jest zrobić właśnie homework, czyli przetłumaczyć zdania z polskiego na angielski. Po to masz tutaj te zostawione miejsce i w ten sposób
uczysz się zapisu poprawnego, ale też poprawnie zbudować to zdanie i sprawdzasz się, czy umiesz po prostu to zastosować, co nauczyliśmy się w części grammar. Więc chodźmy już do tej pierwszej części grammar i jeszcze zanim to zrobimy, pokażę Ci, jak ten podręcznik się zaopatrzy, ponieważ tak jak powiedziałem, jest przewaga pewna pracy nauki z tym podręcznikiem, korzystając z tego kursu wideo. Tu masz właśnie to miejsce, tak, do zapisania sobie, przetłumaczenia tych zdań i już Ci mówię, dosłownie 2 minutki Ci pokażę, jak możesz się zaopatrzyć w ten podręcznik. On jest dostępny w 2 wersjach, papierowej na amazon.pl i oraz cyfrowej wersji PDF, to jest PDF cyfrowy, e-book gotowy do druku na moim sklepie internetowym. Jak się zaopatrzyć w te podręczniki, już Ci pokazuję tutaj, wchodzisz sobie na moją stronę, czy rozwijasz sobie opis tego nagrania, które właśnie oglądasz tej lekcji, tam znajdziesz linki, ja wchodzę akurat do promocyjnego filmiku mojego podręcznika, więc tutaj rozwijasz sobie opis lekcji, także tej, którą oglądasz i tu masz linki, 2 linki, papierowy możesz zakupić na amazon.pl i e-book w wersji PDF, także na sklepie. Tutaj jeżeli chcesz na Amazon ten gotowy, który pokazywałem, to jest w miękkiej oprawie, jego tu zamawiasz, dostajesz go do domu mniej więcej tydzień czasu, chyba to zajmuje, oni to drukują, wysyłają Ci, masz gotowy, ale jeżeli chcesz sobie kupić cyfrową wersję takiego PDF-u gotowego do druku, to przechodzisz tu tym linkiem na mój ten sklep internetowy i tutaj masz ten PDF gotowy do druku, tutaj masz jego opis. On też jest troszeczkę tańszy, ponieważ jest to produkt cyfrowy. Natomiast jest on gotowy do druku, tak? Czyli że można też sobie go wydrukować, zbindować, jak zakupujesz go, on Ci przychodzi natychmiast na Twojego maila. Mam też, tu chcę Ci pokazać podręczniki do kursów na 3 poziomach trudności, A1, A2 i B1 i możesz z tymi podręcznikami się uczyć razem z, jak sobie wejdziesz w playlisty, to tu są całe playlisty, te kursy, te poziomy, te lekcje na tych poziomach są poukładane poziomami i możesz się uczyć także z wykorzystaniem właśnie tego podręcznika, gdzie także masz tam homework, zadanie domowe. I te lekcje tutaj w tych playlistach są ponumerowane i poukładane po kolei, więc możesz się tak systematycznie uczyć gramatyki na dowolnym poziomie trudności po prostu językowej. Co też zachęcam, subskrybuj kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, żeby otrzymać powiadomienia o publikowanych wszystkich kolejnych nagraniach na tym kanale. Ok, chodźmy teraz do grammar, także let's focus, skupmy się i idziemy. Dzisiejsze przysłowie, a rolling stone gathers no moss, czyli toczący się kamień nie zbiera mchu, nie obrasta mchem, czyli ciekawe przysłowie, ciekawe, fajne przysłowie, kojarzy mi się z takim popularnym zespołem. Ok, czyli czasami wykorzystuję też te przysłowie angielskie, chcę zrobić jakąś drobną pogawędkę na przykład na jakiś temat, a nie mam tematu, zazwyczaj mam temat z moimi uczniami, ponieważ mam taką książeczkę też, z której uczę, ona jest też, filmik jest odnośnie tej książeczki na moim kanale, tam dostępny, jak w oparciu o co robię konwersację. Ale czasami się zdarza, że potrzebujemy zapełnić kilka minut i wtedy biorę takie przysłowie i mówię, ej, okej, jak my z tego przysłowia korzystamy, tak? Także lubię te angielskie przysłowia i czasami je wykorzystuję. Jest w nich zwarta pewna taka prawda. Także chodźmy już do gramatyki. Można się też nauczyć jakichś nowych słówek zawsze z takiego przysłowia. Okej, idziemy. Forma właściwa dla czasu past simple czasowników grupy nieregularnych nie powstaje przez dodanie odpowiedniej końcówki, ponieważ jak nazwa wskazuje, ich forma przeszła past
nie powstaje w sposób regularny. O tym już mówiłem wcześniej, nie będę tego jakoś jeszcze tłumaczył. Zachęcam, żeby sobie do pierwszej części też poprzedniej lekcji przejść, gdzie omawiam pierwszą grupę, tam mówię więcej troszeczkę. Więc poniżej kolejnych 12 czasowników nieregularnych wraz z ich formą past, czyli właściwą formą dla czasu past simple, nieregularne, czyli bez końcówki ed, nie powstaje żadna reguła, zasada ich powstawania. Trzeba się ich po prostu niestety, jak to mówią, zakuć, tak? Czyli nauczyć na pamięć, jaka jest ta ich druga forma, ponieważ nie ma tu zasady, tak jak w przypadku regularnych ed, nie ma czegoś takiego, czyli trzeba się po prostu ich opanować, nauczyć, tak? Uwaga, pamiętaj, że w pytaniach oraz przyczyniach z użyciem operatora did nie używamy formy przeszłej czasowników. Ok, ponieważ ja tu też uzupełniłem o pytania. Dobrze, czyli to pamiętamy, że w pytaniu, jak już jest did, to czasownik pozostaje w tej pierwszej formie, say, powiedzieć, a nie w formie przeszłej, kiedy już używamy operatora did. Natomiast w zdaniach oznajmujących, twierdzących, no musimy w czasie past simple zastosować właściwą formę, czyli formę past czasownika. Dobra, czyli idziemy, kolejne 12. Dobrze, pierwszy to say, powiedzieć. I teraz powiedziałem, to będzie I said. Przykład, mówiłem, że Jacek dzwonił do ciebie. I said that Jack called you. Tutaj akurat mamy przykład czasownika z grupy regularnych, wystarczy dodać końcówkę ed, called. Natomiast tutaj, no nie ma już tej końcówki ed, tylko jest inna forma zupełnie, tak? Inne słowo. Okej, okay, jeżeli chodzi o wymowę, nie said, powiedział, powiedziałem, powiedział, I said, nie wymawiamy tego s-e-i, say, said, said. Proszę tak tego nie wymawiać, tak nie wymawiamy. I said, powiedziałem, I said that Jack called you. Pytanie, what did you say? Co mówiłeś? What did you say? Co powiedziałeś? What did you say? Okej, dobra. Dalej, to read, czytać i teraz przeczytałem, to będzie I read. Tak jak kolor czerwony, red. I read, przeczytałem, czyli mimo, że tutaj jest tak samo, ea, to drugą formę w formie przeszłej ten czasownik brzmi read, przeczytałem. Czyli zapis jest taki sam jak tu, natomiast wymowa jest inna. I read. No i I read this book when I was in high school. Przeczytałem tą książkę, kiedy byłem w liceum. Did you like it? Czy podobała ci się? I read this book, ok? Kolejny czasownik, to take, wziąć, zabrać. Wziąłem, zabrałem, to będzie I took, ok? Czyli inne słowo, inaczej zapisane, inna wymowa, I took. Na urodziny zabrali ją do zoo, przykład. Ok, where did they take their daughter? Gdzie oni zabrali ich córkę? They took her to the zoo for her birthday. They took her to the zoo. Zabrali ją do zoo. Ok? Myślę, że tu wszystko jasne. Kolejny to see, zobaczyć, widzieć. Widziałem także. Aha, widziałem. I saw. Pewnie spojrzeliście jeszcze sobie tutaj na to. Spojrzałeś. Także saw piła, czyli słowo e. Saw. To jest jako rzeczownik coś, to jest piła, tak? I saw. Natomiast tak samo się pisze to słówko, tak samo się wymawia. Jako czasownik to ono znaczy widziałem, zobaczyłem. I wymowa to jest takie przedłużone o. I saw, saw. Nie mówimy sy o w, I saw, w, tak nie mówimy, proszę tak nie mówić, I saw, tylko dłuższe o. Na tym kończymy, I saw. I saw, tak jak law, prawo. I saw, widziałem, zobaczyłem. Rano widziałem jej brata. I saw her brother this morning. Right? Where did you see her brother, czyli jego, powinno być him. Where did you see him? Gdzie go widziałeś? Okay. I saw her brother this morning. Okay? Czyli tu mamy obłąd.
I saw. Kolejny czasownik, to think, myśleć. Think. No i tutaj bardzo popularny w użyciu, ponieważ to myślałem, często to mówimy w zdaniach, stosunkowo to używamy. I thought, czyli tu jest ta trudność TH, s, I thought, tak? I thought. To jest ta końcówka o-u-g-h-t, która też się powtarza w niektórych, na przykład brought, podobna, tak? Są pewne podobieństwa między niektórymi w tej drugiej formie. I thought, myślałem, zawsze myślałem, że są małżeństwem. I always thought they were married, okay? I didn't ask about it, so I didn't know. Nie pytałem o to, więc nie wiedziałem, ok? To send, wysłać i wysłałem to będzie I sent. I sent. Send. Pomiędzy tom send i tom I sent nie ma dużej różnicy. Praktycznie tak samo wypowiadamy te dwie, więc jest tylko różnica w pisowni. Tu jest t zamiast d, prawda? Wysłał mi bardzo długi list. He sent me a very long letter. Wysłał mi bardzo długi list. Why did he send you a letter? Dlaczego wysłał ci list? Okay? Czyli jak tu już jest did, to już tutaj ta forma jest ta pierwsza. OK, to write, pisać, napisać. Napisałem. Będzie I wrote. Wrote. OK, czyli tu jest i, natomiast tu w pisowni będzie o i w wymowie także. I to tak na okrągło trochę wymawiamy. I o, wrote. Wrote, I wrote. Dobra? Zdanie przykładowe napisał. Pytanie najpierw. How many books did he write? Ile książek napisał? Okay. I tutaj napisał 13 powieści i 3 tomy wierszy, zanim zmarł. He wrote 13 novels and 3 volumes of poems before he died. Wow, ale zdanie tutaj ułożyłem. Okay, he wrote. On napisał 13 novels. Kolejny czasownik. Break, złamać, rozbić, zepsuć. I tutaj jego forma przeszła to jest broke, bro, o, broke, I broke, złamałem, zepsułem i tak dalej. Okej, okay. Raz złamałem rękę, kiedy byłem dzieckiem. Przykład, I broke my arm once when I was a kid. I broke. How did it happen? Jak to się stało? Kolejny czasownik to speak, mówić i okej, okay. Mówiłem, rozmawiałem, mówić, rozmawiać, tak? No, żeby powiedzieć, żeby to było rozmawiać, tłumaczyć, to trzeba jeszcze dać tutaj jeszcze jeden przyimek with, tak? With albo to. Spoke with, spoke to. Natomiast samo speak jest mówić. Spoke, mówiłem, rozmawiałem. O, czyli tu mamy speak, tu mamy spoke. O, spoke, I spoke. Rozmawiałem z nim kilka minut temu. Przykład. I spoke with him a few minutes ago. Okay, I spoke. Why did you speak to him? Dlaczego z nim rozmawiałeś? Okay, ktoś pyta. Dobra, bring, kolejny czasownik, przynieś, bring. Tą końcówkę pamiętamy, żeby nie wymawiać bring, ale bring, n, tak się to kończy. Taka trąba to jest wydłużona, bring. I przyniosłem, to będzie I brought. I proszę też tego nie wymawiać na okrągło o. Nie wymawiać broad, tak jak boat, łódź, tylko płasko. Ja to mówię płasko, wydłużone o broad. I brought, przyniosłem i tu mam zdanie, przynieśli też instrumenty muzyczne. They brought musical instruments too. Okay? They brought. What else did they bring? Co jeszcze przynieśli, right? Kolejny czasownik, przedostatni cost, kosztować. I to jest jeden z tych czasowników, którego forma past jest taka sama jak forma bez okolicznika. Czyli tak samo się pisze, tak samo się czyta. Cost. I dałem it. Zaimek osobowy. To it cost, czyli to kosztowało. Tak? Przeważnie tak tego używamy. To malutkie urządzenie kosztowało dużo pieniędzy. Przykład. This tiny device cost a lot of money, right? How much did it cost? Ile kosztowało?
Right. Dobra. I ostatni czasownik to build. To build, zbudować. I zbudowałem to będzie I built. I built. Czyli tu w przypadku build, no to już to d wybrzmiewa na końcu, jak tu wymawiamy tą formę podstawową. Build, building, build. Natomiast forma przeszła, past, będzie miała ty na końcu. Built, built, I built. Twój przykład, twój pra... Dziadek zbudował ten dom. Your great grandfather built this house, right? Zbudował. Did you know that? Wiedziałeś o tym? All right, czyli to byłyby wszystkie czasowniki nieregularne na dzisiaj. To było tych kolejnych 12 czasowników z grupy nieregularnych. Ok, jeszcze pozostały nam dwie lekcje, dwa nagrania odnośnie tego, czyli jeszcze 24 sobie omówimy. Dobrze. Teraz część lekcji poświęcona sentences, zdania, czyli teraz będziemy listen and speak, słuchać i wypowiadać. Zachęcam Cię do uczestniczenia w tym. Tylko oczywiście, jeżeli już masz ten podręcznik, to nie bacz do tych zdań i nie czytaj ich tych zdań z podręcznika, tylko proszę powtarzaj ze mną w ten sposób, żeby właśnie robić to tak naturalny sposób, tak jak się uczymy języka. Wierz mi, że to jest o wiele skuteczniejsze niż patrzenie na to. Także listen and speak. Jak powtarzamy te zdania? Szybciutko, szybciutko dla tych z Was, którzy jeszcze nie oglądali poprzednich lekcji. Raz mówię po polsku, później dwa razy po angielsku, raz wolno, raz szybciej. Później, kiedy znowu po polsku powtórzę to zdanie, to jest wtedy czas dla Ciebie do powtórzenia, wypowiedzenia tego zdania oczywiście w języku angielskim. Także zapraszam do sentences i repeat after me. Okay, right. Ready? Gotowy? Gotowa? Okay, here we go. Lecimy. Rano widziałem jej brata. I saw her brother in the morning. I saw her brother in the morning. Widziałem dziś rano jej brata. Na urodziny zabrali ją do zoo. They took her to the zoo for her birthday. They took her to the zoo for her birthday. Zabrali ją do zoo na jej urodziny. Przeczytałem tą książkę, kiedy byłem w liceum. I read this book when I was in high school. I read this book when I was in high school. Przeczytałem tą książkę, kiedy byłem w liceum. Mówiłem, że Jacek dzwonił do ciebie. I said that Jack called you. I said that Jack called you. Mówiłem, że Jacek dzwonił do ciebie. Nigdy o tym nie myślałem. I never thought about it. I never thought about it. Nigdy o tym nie myślałem. To zajęło znacznie dłużej niż się spodziewaliśmy. It took much longer than we expected. It took much longer than we expected. To zajęło znacznie więcej niż się spodziewaliśmy. Wysłał mi bardzo długi list. He sent me a very long letter. He sent me a very long letter. Wysłał mi bardzo długi list. Napisał 13 powieści i 3 tomy wierszy, zanim zmarł. He wrote 13 novels and 3 volumes of poems before he died. He wrote 13 novels and 3 volumes of poems before he died. Napisał 13 powieści i 3 tomy wierszy, zanim zmarł. On raz złamał rękę, kiedy był dzieckiem. He broke his arm once when he was a kid. He broke his arm once when he was a kid. Raz złamał rękę, kiedy był dzieckiem. Rozmawiałem z nim kilka minut temu.
I spoke with him a few minutes ago. I spoke with him a few minutes ago. Rozmawiałem z nim kilka minut temu. Zawsze myślałem, że oni są małżeństwem. I always thought they were married. I always thought they were married. Zawsze myślałem, że oni są małżeństwem. Przynieśli też instrumenty muzyczne. They brought musical instruments too. They brought musical instruments too. Oni też przynieśli instrumenty muzyczne. To malutkie urządzenie kosztowało dużo pieniędzy. This tiny device cost a lot of money. This tiny device cost a lot of money. To malutkie urządzenie kosztowało dużo pieniędzy. Twój pradziadek zbudował ten dom. Your great grandfather built this house. Your great grandfather built this house. Twój pradziadek zbudował ten dom. Myślałem, że to dobre rozwiązanie, ale się myliłem. I thought it was a good solution, but I was wrong. I thought it was a good solution, but I was wrong. Myślałem, że to dobre rozwiązanie, ale się myliłem. All right, to były już wszystkie zdania. I teraz to, co chcę Ci jeszcze przypomnieć, to, że my workbooks are available. Moje podręczniki są dostępne. Dostępna metoda Listen and Speak English, ten czas na czasy, o którym już mówiłem tutaj, jak go sobie zakupić. Dostępne są także podręcznik na poziomie A1 do kursu wideo, podręcznik na poziomie A2 do kursu wideo, podręcznik na poziomie B1 do kursu wideo. Links in the description box. Linki są w opisie tej lekcji, znajdziesz do zakupu. I teraz te podręczniki, jeżeli chcesz się uczyć konkretnie gramatyki od deski do deski, że tak powiem, na którymś z poziomów gramatycznych, tak, to masz właśnie też kursy wideo tutaj w playlistach całe. Możesz się uczyć także z tymi podręcznikami. I te podręczniki na razie dostępne są jedynie w wersji PDF do druku. I jeśli zakupisz sobie ten PDF i będziesz chcieć go wydrukować i zbindować, to on wygląda mniej więcej tak. Ja korzystam z takiego właśnie wydrukowanego, zbindowanego. Tu też masz homework do zrobienia, zdania w tych podręcznikach, a jeden, a dwa też uczysz się słówek, tam też są słówka do nauki. Także możesz sobie wydrukować taki podręcznik i zbindować w jakimś każdym punkcie ksero, tak naprawdę można to zlecić. I też jeszcze mam w opisie nagrania filmik taki, gdzie link do filmiku, gdzie pokazuje, jak zlecić to drukarni online, gdzie wrzucasz im po prostu tego PDF-a, oni to po prostu drukują, bindują i ci przysyłają, czy kurierem, czy do paczkomatu odbierasz sobie to. Także zlecasz wydruk takiego podręcznika i jest to bardzo, bardzo wygodne, nie trzeba, też kosztowo fajnie to wychodzi i dosyć też szybko to robią, także można zlecić też druk tego podręcznika i się uczyć właśnie z tej papierowej wersji na którymś z tych poziomów trudności, na którymś z poziomów zaawansowania. Okej, więc jeżeli chcesz się też uczyć ze mną języka angielskiego, to też mam metodę, mam materiały do tego, żeby się uczyć, więc w opisie nagrania znajdziesz link, nie link, tylko adres e-mail do mnie, napisz, odezwij się, jeżeli chcesz uczyć się. Jestem nastawiony głównie na konwersacje z moimi uczniami. Oczywiście nie tylko, w zależności od celów, jakie ktoś chce osiągnąć, ale tak, więc okej. Więc subskrybujesz, jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, żeby otrzymać powiadomienia o nowych filmikach. Subskrybuj, zostaw like, polub nagranie, jeśli Ci się podobało. Leave a comment, zostaw komentarz. Napisz w komentarzu, co wyniosłaś z tej lekcji, co Ci się podobało, czego się nauczyłaś. Także lubię te komentarze od Was otrzymać. Share, czyli udostępnij nagranie. Podziel się z kimś tymi nagraniami, które tu publikuję na tym kanale.
Zwłaszcza z kimś, kto wie, że chce się uczyć języka angielskiego, kto mógłby być zainteresowany, czy podzielić na swoich social media, żeby ludzie też. To jest też forma jakby podziękowania dla mnie za to, co robię, ponieważ chcę dla Was te materiały robić coraz lepsze i też chcę, żeby ten kanał docierał do coraz większej ilości osób. Także podziel się tymi nagraniami. I watch, oglądaj, tutaj masz po lewej i po prawej stronie będą filmiki, które są czy jakieś wybrane, czy po prostu możesz sobie eksplorować cały ten mój kanał. Tam jest dużo, dużo już tych resources, tych zasobów, które możesz zawsze znaleźć coś dla Ciebie, co Cię interesuje. Ok, także dziękuję za oglądanie lekcji, no i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnej lekcji na kanale Listen and Speak English. Na kursie Czas na Czasy. Do zobaczenia.